kolędy, 12 potraw, prezenty, święty Mikołaj, choinka i puste miejsce przy wigilijnym stole. Ta jedna tradycja na tyle pozostałych wydaje się być jednocześnie najbardziej przykra, tajemnicza, ale też najbardziej wyjątkowa. Jako dzieciak co roku podczas Wigilii zastanawiałem się, czy może to właśnie dziś pojawi się ten wyjątkowy, tajemniczy gość, dla którego zawsze zostawiamy miejsce. W obecnym świecie wydaje się to mało prawdopodobne. Większość ludzi stać na to, żeby przygotować sobie choćby najbardziej skromną Wigilię. Dziś już nie musimy zostawiać miejsca dla biednego, chorego czy bezdomnego. Za to powinniśmy je zostawiać dla kogoś, kto jest samotny i chciałby mieć się do kogo odezwać podczas wigilijnej kolacji. A co gdybyś to ty był tym samotnikiem w potrzebie? Co gdyby to miejsce było właśnie dla ciebie? Rozdział pierwszy. Ebenezer Scrooge. Właśnie takie pytanie w metaforyczny sposób zostało zadane głównemu bohaterowi opowieści wigilijnej, Ebenezerowi Scrooge'owi. Ebenezer Scrooge to potworny skąpiec i egoista. Gardzi biednymi, bezczynnością i wydawaniem pieniędzy. Pomimo tego, że jest bogaty, to nawet nie marnuje kasy na oświetlenie swojej klatki schodowej, tylko chodzi przez nią ze świeczką w ręce. Sensem życia tego człowieka jest gromadzenie gotówki. On jej nie inwestuje, pewnie sam nawet nie wie, na co te zgromadzone pieniądze wyda. Szczególnie, że jest już w podeszłym wieku, więc po prostu może nie zdążyć tych środków wykorzystać. Scrooge miał kiedyś bliskiego współpracownika, Marleya, z którym przez lata robił interesy. Marley zmarł 7 lat przed tym, jak rozpoczyna się akcja opowieści. Wraz z jego śmiercią Scrooge stracił praktycznie jedyną osobę, z którą miał regularny, minimalnie towarzyski kontakt. Stał się samotnikiem, któremu ludzie nie mówili dzień dobry, nie pytali o drogę, nie zagadywali o godzinę. Mamy więc do czynienia z człowiekiem bardzo sprawczym, który był w stanie łatwo gromadzić i pomnażać majątek. Jednocześnie jednak ten sam człowiek nie miał dosłownie nic poza swoimi pieniędzmi i pogardą ze strony innych. Rozdział drugi. Gatunek i geneza. Opowieść wigilijna to kolęda napisana przez Charlesa Dickensa. Oryginalny tytuł brzmi nawet Christmas Carol, co dosłownie tłumaczymy jako kolęda bożonarodzeniowa. Dickens chciał w ten sposób powiedzieć światu, że każdy powinien znać opowieść wigilijną tak samo, jak każdy zna chociażby Cichą Noc. Jego książka nie jest jednak pieśnią, w której usłyszysz rymy i melodie. Jest napisana prozą i swoim charakterem przypomina trochę biblijne przypowieści, które za pomocą metafor przedstawiają pewne uniwersalne prawdy i skłaniają do refleksji. Charles Dickens, angielski pisarz z okresu wiktoriańskiego, napisał swoje opowiadanie głównie w nadziei na to, że zarobi w ten sposób na spłatę długów. Sama postać Ebenezera Scrooge'a była natomiast zlepkiem dwóch prawdziwych osób. W Edynburgu żył kupiec o nazwisku Ebenezer Lennox Scrooge. Dickens, spacerując po cmentarzu w Edynburgu, natrafił na jego nagrobek, na którym widniał napis Mealman, czyli człowiek od jedzenia. Ebenezer Lennox handlował kukurydzą i winem, więc wydaje się to logiczne, że taki napis znalazł się na jego kamiennej tabliczce. Dickens jednak, nie wiedzieć czemu, przeczytał napis jako Mean Man, czyli podły, okrutny człowiek. Sporządził wówczas taką notatkę w notesie. Być zapamiętanym na wieczność jedynie za to, że było się skąpcem, zdaje się być najdobitniejszym świadectwem zmarnowanego życia. Drugą prawdziwą osobą, która zainspirowała Dickensa do wykreowania postaci Scrooge'a, był poseł John Ellos, który słynął ze swojego skąpstwa pomimo posiadania ogromnego majątku. Przez ludzi, którzy go nie znali, miał uchodzić za żebraka, który używał starych ubrań i kładł się spać o zmroku, żeby oszczędzić na świetle. Był jednak, w przeciwieństwie do fikcyjnego Ebenezera, człowiekiem dobrodusznym i pomagał potrzebującym. Połączenie tych dwóch osób zainspirowało Dickensa do tego, aby stworzyć postać, która do dziś jest symbolem skąpstwa i arogancji, ale jest również symbolem wyjątkowej przemiany. Rozdział trzeci. Interpretacja wydarzeń. Opowieść wigilijna rozpoczyna się od przedstawienia w jak najgorszym świetle głównego bohatera. Czytelnik ma po prostu maksymalnie znielubić postać Ebenezera Scrooge'a, który gardzi swoim biednym pracownikiem Bobem Cratchitem, gardzi swoim siostrzeńcem Fredem, a nawet gardzi ludźmi, którzy zbierają datki na cele charytatywne. Ebenezer, jak przystało na znienawidzoną przez wszystkich postać, gardzi również świętami Bożego Narodzenia. Uważa je za wydarzenie, które usprawiedliwia fakt, że ludzie tego dnia nie
nie pracują, a zamiast tego wydają więcej pieniędzy niż powinni. Gdy pracownik Scrooge'a, Bob, prosi o wolne świąteczne, Ebenezer niechętnie się zgadza, a dodatkowo w zamian oczekuje, że kolejnego dnia kancelista pojawi się w pracy wcześniej. Dlaczego Ebenezer nienawidzi świąt? Cóż, jest on bardzo samotnym człowiekiem. Co prawda zasłużył sobie na tę samotność swoim postępowaniem, ale jednocześnie w święta wszyscy wokół spędzają czas z najbliższymi, wszyscy są szczęśliwi. Ebenezer natomiast jest, jak zwykle zresztą, przygnębiony. Świetnie oddaje to jego dialog z wesołym i pełnym energii siostrzeńcem. Ebenezer pyta go, jaki ma niby powód, żeby być szczęśliwym, skoro jest biedakiem. On natomiast retorycznie i przewrotnie odpowiada pytaniem na pytanie, a jaki ty masz powód, żeby być ponurym, wujku, skoro jesteś bogaty? Po standardowym dniu pełnym pogardy i skąpstwa, Scrooge wraca do domu i zostaje nawiedzony przez ducha zmarłego przyjaciela biznesowego, Marleya. Marley przedstawia mu poziom cierpienia, z jakim musi się zmagać, dźwigając potężne, zniewalające go łańcuchy. Każde kolejne ogniwo łańcucha to symbol złego uczynku. Scrooge początkowo oczywiście nie dowierza w to, co się dzieje, jednak to nie koniec przygód przewidzianych na ten wieczór. Po Marleyu przychodzą jeszcze kolejne trzy duchy. Duch minionych świąt, duch tegorocznych świąt oraz duch przyszłych świąt. Dickens chciał w ten sposób pokazać, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą ściśle powiązane. Wszystko, co miało miejsce kiedyś, wpływa na chwilę obecną. To natomiast, co ma miejsce obecnie, wpływa na kolejne dni, miesiące i lata. Po co te duchy nawiedzają Ebenezera? Jego największy kłopot polegał na tym, że nie był świadomy swojego własnego nieszczęścia. Wszyscy wokół widzieli, jak przykre życie wiedzie Scrooge. On sam jednak kompletnie się tego wypierał, twierdząc, że z nim jest wszystko okej, tylko ze światem jest coś nie tak. Zadaniem duchów było uświadomienie mu, że wraz ze swoim skąpstwem i pogardą wobec ludzi postępowało u niego głębokie poczucie braku szczęścia. Scrooge był do tego stopnia nieszczęśliwym człowiekiem, że pozostało mu jedynie racjonalizowanie, że to wszyscy inni mają problem i postępują niewłaściwie, tylko nie on. Dlatego pierwszy duch przypomniał mu o wszystkich ludziach, których kiedyś kochał. Przypomniał mu nawet o byłej narzeczonej, która odeszła od Ebenezera ze względu na jego skąpstwo. Drugi duch pokazał, co obecnie ludzie myślą o Scrooge'u. Zabrał go na Wigilię do pracownika Boba, który po kolacji wzniósł toast za swojego pracodawcę. Ten sam człowiek, który musiał prosić o wolne w Boże Narodzenie, w zamian za co kolejnego dnia miał przyjść do pracy wcześniej, teraz na oczach Scrooge'a życzy mu w toaście wesołych świąt. Trzeci duch natomiast postawił przed Scrooge'em wizję przyszłości. Przyszłości, w której nikt nie żałuje jego śmierci, nikt nie chce przyjść na jego pogrzeb, nikt nie będzie go miło wspominać. W momencie, gdy Ebenezer zobaczył swój nagrobek, dopadło go przerażenie. To był ostateczny moment refleksji, po którym bohater zrozumiał swoje błędy i postanowił zmienić postępowanie. Rozdział czwarty. Dlaczego nie warto iść negatywnie przez życie? Motywy, które pewnie z łatwością jesteś w stanie wskazać w tej opowieści, to bardzo popularne hasła pokroju pieniądze szczęścia nie dają, chytry dwa razy traci i tak dalej. Jednak to nie w pieniądzach jest ukryty główny problem. Cała opowieść sięga znacznie głębiej do ludzkiej natury. Przede wszystkim pokazuje ona, jak zgorzkniały i nieznośny staje się człowiek, który nikogo nie darzył miłością, ani nie czuł się kochany przez innych. Chorobliwe gromadzenie bogactwa i skąpstwo to tylko przejawy tego, jak fundamentalnie nieszczęśliwym człowiekiem był Scrooge, a był taki ze względu na swoją samotność. Większość osób interpretuje tę opowieść w następujący sposób. Nikt nie lubił Ebenezera, bo był skąpy, a może tak naprawdę nikt nie lubił Ebenezera, bo zarażał innych swoim nieszczęściem. Kiedy żyjesz wśród ludzi, nieważne czy w szkole, w domu, czy wśród znajomych, jeśli jesteś negatywną osobą, to tak naprawdę zatruwasz swoje własne życie. Inni będą traktować cię tak, jak na to zasługujesz. Efekt może być taki jak w przypadku Scrooge'a, na co jedyną słuszną reakcją obronną będzie wyparcie i udawanie, że to z całym światem jest coś nie tak. A może to twoje wewnętrzne zgorzknienie sprawia, że twój świat, twoje otoczenie wygląda właśnie w ten sposób. Idąc przez system z negatywnym podejściem, tak naprawdę zatruwasz własne środowisko. Tak jak Scrooge nie był w stanie dostrzec w pracowniku człowieka, który też ma swoje problemy, swoją rodzinę i swoje potrzeby, tak ty również nie dostrzegasz człowieka w kimś z twojego bliskiego otoczenia.
Twoja nauczycielka od historii to też człowiek, który ma prawo mieć gorszy dzień. Twoja mama na pewno mocno się stara, żebyś dobrze sobie radził w życiu. Doceń to. Twoi znajomi może nie zapraszają cię na wszystkie wspólne wyjścia, bo ty sam ich nie zapraszasz. Zastanów się, kiedy ostatnim razem wyszedłeś z inicjatywą, kiedy okazałeś wdzięczność i zrozumienie. Gdybyś miał możliwość zajrzeć ukradkiem do życia innych ludzi i zobaczyć, z jakimi problemami się zmagają, to na pewno byłbyś dla nich bardziej empatyczny. Scrooge miał okazję to zobaczyć i ta resztka człowieczeństwa, która w nim została, zwyciężyła ostatecznie nad budowaną latami otoczką pogardy. Dziś nie będę Cię prosić o zostawienie lajka czy suba. W zamian za to bądź dobry dla innych w te święta. To Twoje zadanie. I pamiętaj, kto czyta, nie błądzi.